Witam ponownie, Adrian Stankowski. Gościem drugiej części programu Dziennikarski Poker jest Ryszard Majdzik, opozycjonista w czasach PRL-u. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. Kłaniam się. Dzisiaj pan prezydent Emmanuel Macron, prezydent Francji, stwierdził, że jest zaniepokojony wprowadzanymi obecnie reformami w wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mówi to prezydent kraju, w którym co tydzień odbywa się walka uliczna. To bardziej, ja to raz widziałem na własne oczy, to bardziej przypomina powstanie niż normalny, demokratyczny kraj. Jak to pan ocenia? Znaczy ja oceniam tak, że przyjeżdża prezydent obcego państwa, prawda, i nam tu chce dyktować, jakie mamy sądownictwo. U nas jest sądownictwo akurat inne niż tam we Francji, ponieważ tam nie było tak komuny po wojnie, prawda, mieli to szczęście, nas sprzedali, właśnie Francuzi nas sprzedawali w 1939 roku. Wie pan, ale ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale tam akurat oni mieli sądownictwo uwikłane z reżimem Vichy i generał de Gaulle podziękował wszystkim sędziom w 1958 roku. Właśnie chciałem o tym wspomnieć. Mimo wszystko, że mieli inne, więc to im się nie podziękowało. Ale oprócz tego pan Macron, który pałuje i bije świat pracy swoich pracowników, prawda, łamiąc prawo, praworządność, to jest fajnie. Ale tu przyjeżdża, gdzie się nie bije nikogo, prawda, nie pałuje się, mogą demonstrować tak zwana totalna opozycja. Nawet sędziowie, którzy według konstytucji nie powinni się angażować w sprawy polityczne, nie powinni politycznie w ogóle występować, to robią, więc mają tutaj naprawdę pełną demokrację. Przyjeżdża pan prezydent Francji i nam tutaj się wtrącać w nasze wewnętrzne sprawy. Jest to coś, kwestia niedopuszczalna. A Europarlament, czyli Unia Europejska, na nasz wniosek nawet się nie chciała zająć łamaniem praworządności we Francji. No właśnie, z kolei Zgromadzenie Rady Europy podjęło taką deklarację przeciwko Polsce. Też jest zmartwione stanem praworządności w Polsce, a dwa dni później debatowali o praworządności w Rosji i tam wsio w pariatkie, jak to mówią nasi bracia Rosjanie. No bo to jest przecież Unia Europejska, idzie pod dyktando Putina, Rosji, zresztą jak rzuca kłamstwa poza Putin o wywołaniu wojny przez nie Niemcy, tylko Polskę, no więc coś tutaj jest, prawda? Nord Stream 2, budowanie wspólnie z Niemcami, czyli uzależnienie Europy i to jeszcze ponad Polską, prawda? Łamanie wszystkiego na rzecz Putina, SLD czy inni, prawda? Pamiętam pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie miała być dywersyfikacja gazu, prawda? W Polsce gaz ciągnięty rurociągiem z Norwegii, więc wtedy Kwaśniewski i inni, prawda, storpedowali tą sytuację i dywersyfikację naszego gazu. Więc to widać tą grę Putina i tej Unii Europejskiej, która jest lewicująca, zlewicowana. Tam nie rządzi prawica w Unii Europejskiej. I Unia Europejska, która jest opanowana przez lewicę, ona po prostu nienawidzi prawicy i dlatego cały czas atakuje Polskę, bo Polska nie jest lewicowa. I atakuje Węgry, bo też nie są lewicowe. I tu trzeba po prostu jasno powiedzieć, my sami tutaj sobie bez nich dajemy radę bardzo dobrze. Oczywiście Unia Europejska miała być ojczyzną, Unią Europejską ojczyzn, prawda? Prawo stanowione w danym kraju jest obowiązkowe nad prawem unijnym i tak to powinno wyglądać, a nie żeby nam się cały czas przedtem Moskwa, teraz Bruksela nam dyktowały, co mamy robić w naszej ojczyźnie, a jeszcze oprócz tego, że nie możemy naprawiać wymiaru sprawiedliwości kasty, która do tej pory kasta cały czas, ta przestępcza kasta sędziowska była gwarantem bezpieczeństwa dla oprawców, górników w kopalni Wujek, a jeszcze wcześniej robotników i strzelała i mordowała robotników na wybrzeżu w 70 roku, później kopalnia Wujek w stanie wojennym. To są mordercy i kasta, która miała tą gwarancję właśnie przez tą kastę sędziowską. Jest to kwestia niedopuszczalna. Wreszcie Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza opcja polityczna w kraju, wybrana w demokratycznych wyborach, obiecała, że zrobi naprawę i będzie naprawiać wymiar sprawiedliwości. Dlatego naród, społeczeństwo w wyborach zawierzyło i zaufało Prawu Sprawiedliwości. I bardzo się z tego cieszymy. Dlatego jest ta zorganizowana 8 lutego manifestacja. No właśnie o to chciałem zapytać, czy się pan wybiera do Warszawy w najbliższą sobotę?
Tak jest, wybieram się i to nie tylko sam, tylko z moimi przyjaciółmi, kolegami z Krakowa, ze Skawin, w ogóle z Małopolski. Będzie, myślę, dziś ta grupa reprezentować nas w Warszawie. Ja tak samo będę. Po prostu chcę pokazać wyraz przeciwieństwa i przeciwko tej kaście, właśnie jak powiedziałem, tej kaście, która gwarantowała bandytom i mordercom z okresu komunistycznego, gwarantowała im bezpieczeństwo, żeby się tą kastę odsunąć od sądów i od rządzenia i łamania prawa, które stanowią polski parlament, a oni się mają ponad prawem. Do tego nie można do tej kwestii dopuścić. Oprócz tego wreszcie Prawo i Sprawiedliwość musi wyczyścić tą stajnię Augiusza. To jest nasz cel, nasze zadanie. Jeszcze zadanie takie, aby wesprzeć nasz rząd, czyli dobrej zmiany, żeby, bo wreszcie do tej pory opozycja tylko wychodziła na ulicę. Zostaliśmy od tego sprowokowani, żeby pokazać w tym momencie, pokazać Europie, pokazać światu, że jest nas dużo i my wspieramy i żądamy naprawy wymiaru sprawiedliwości i oczyszczenia tego wymiaru sprawiedliwości z ludzi, przestępców, którzy są, tam są i łapówkarze, prawda, są ludzie, którzy lubią młode Azjatki niepełnoletnie, różni jeszcze złodziejaszki, prawda. Wreszcie trzeba powiedzieć tej kaście dość. Ma być to w wymiarze sprawiedliwości sędziowie mają być krystaliczni, mają reprezentować naród i mają bronić narodu polskiego, obywateli polskich, a nie cały czas dać apanarze i po prostu być wychwalanym przez obcych. To nie wolno robić, wreszcie tą, bo to się zachowuje jak targowica. To jest targowica, która postępuje jak targowica i wiemy o tym, że nie wolno dopuszczać do tego, żeby służyli sędziowie i brali nagrody od obcych państw. To jest po prostu kwestia według mnie karygodna i na to nie pozwolimy jako naród polski. To ja się od razu zapytam, bo przed wojną tak się mówiło, że od polityki to ja mam Piłsudskiego. I trochę tak jest, że ludzie od polityki to mają rząd, parlamentarzystów. Co się takiego stało, że jest dzisiaj potrzebna taka obywatelska aktywność w postaci demonstracji pod Trybunałem Konstytucyjnym? To jest taka właśnie decyzja, że cała Unia Europejska, prawda, powiedziałem, opanowana przez lewactwo, atakuje Polskę, przyjeżdża tutaj, prawda, zapraszana przez jakiegoś Grodzkiego, prawda, który nie ma tego uprawnień i w ogóle interweniują w nasze sprawy, w nasze interesy. Nie pozwalają nam oczyścić, tak powiedziałem, sędziów, którzy bronili bandytów stanu wojennego, prawda, w ogóle bandytów komunistów, gwarantowali im bezpieczeństwo. Wreszcie musimy pokazać wyraz przeciwieństwa temu i poparcia dla rządu, bo rząd musi widzieć poparcie, prawda? Musi widzieć poparcie nasz obywateli, bo obywatele wybierali rząd, który obiecywał właśnie przed wyborami, który drugi raz dostał wotum zaufania od narodu polskiego, który obiecywał i powiedział, że będzie kontynuował naprawę wymiaru sprawiedliwości. I my tego chcemy pokazać, że tego żądamy i to popieramy. W dalszym ciągu będziemy popierać ministra Ziobrę i nasz rząd, który chce tego oczyszczenia. Tą stajnię Augiasza wreszcie wyczyścić, pozbawić tych przestępców, którzy są w togach sędziowskich, pozbawić praw sędziowskich, aby oni nam dawali wyroki niesprawiedliwe, tak skazywali nam uczciwych rolników czy przedsiębiorców, łamali im kręgosłup i życie niejednokrotnie i do tego nie możemy dopuścić i pozwolić na to. Powiedział pan pozbawić tych uprawnień sędziowskich, ale tak, żeby nie wkraczać na ścieżkę, którą oni przed chwilą postąpili, bo przecież złożyli z urzędu kilkuset sędziów, no to należałoby to robić za pomocą wyroków sądu. Kto osądzi sędziów Sądu Najwyższego? To jest pewien problem, który przed nami stoi. Nie ma problemu, przecież to jest kasta, jak powiedziałem. Sąd Najwyższy nie miał prawa dyktowania i robienia jakichś uchwał, prawda, w stosunku do sądu krajowego. Jest to niedopuszczalna kwestia. Sąd Trybunał Konstytucyjny stwierdził, prawda, nieważność tych uchwał Sądu Najwyższego. Zawiesił ich działanie, a 25 ma rozpoznać merytorycznie tam chyba 3 czy 4 wnioski w tym zakresie. Tak, ale ja myślę, że nie ma innych kwestii, jak po prostu nie będzie Sąd Najwyższy się robił, czyli ta kasta, która nie była wymieniona, prawda? Ona się stawia ponad prawem, czyli oni łamią prawo. Jest ustawodawstwo polskie, jest ustawa Parlamentu Polskiego, najwyższej władzy w Polsce, demokratycznej władzy, którą społeczeństwo powierzyło właśnie parlamentarzystom i oni łamią. Trzeba wreszcie postanowić. Nie, po prostu za łagodni jesteśmy, po prostu trzeba
ostrzej, oczywiście prawnie, to żeby nie powiedzieć, że znowu my łamiemy prawo, że postępujemy tak jak Macron czy inni, że pałujemy, u nas się nie pałuje, to powtórzę jeszcze raz, postępować prawnie, wymiar sprawiedliwości powinien być, zostać oczyszczony, bo są nie wszyscy sędziowie, nie cała nie, kasta jest kastą, ale sędziowie młodzi niejednokrotnie, którzy nie byli związani, nie są dziećmi resortowymi tej kasty, prawda, są uczciwi, jest większość takich młodych sędziów uczciwych i właśnie na nich przychodzi pora, im dać możliwości, bo ta kasta ich blokuje. Wreszcie dać im tę możliwość i będą te sądy sprawiedliwe i sprawiedliwie wydawały wyroki. Ja mam takie poczucie, że właśnie z tymi uczciwymi sędziami jakoś niedostateczna jest komunikacja. Jak przekonać takich normalnych, zwykłych sędziów, którzy chcą po prostu uczciwie pracować, że tutaj nikt nie czyha na ich niezależność, ani że wręcz przeciwnie, te reformy zmierzają do tego, żeby zwiększyć zakres ich niezależności sędziowskiej. Ale właśnie widzimy, że jak się wybrało sędziów do sądu dyscyplinarnego, prawda, oni mówią, że to jakiś represyjny sąd, no to widać, że oni się nie chcą poddać weryfikacji, że jeżeli sędzia wyda niesprawiedliwy wyrok, mamy prawo, po to jest sąd właśnie, to sędziowie, patrzmy, oni mówią, że nie sędziowie, przecież to sędziowie rządzą, nie ma tam polityków, to są sędziowie, którzy nie są polityczni, a politycznie akurat ci, co mianował minister Ziobro, prawda, to są sędziowie, niezwiązani z żadną opcją polityczną. I tak trzeba ich po prostu trzeba ich powoływać, tych młodych. Oni są przekonani, tylko ta właśnie kasta, jak są najbliżsi, czy inni, którzy nie zostali jeszcze wyczyszczeni, ta Stania Ogiasza, ona po prostu blokuje tych młodych, uczciwych, rzetelnych Polaków, polskich sędziów. Bo są, jak powiedziałem, wśród tych sędziów młodych, tysięcy sędziów jest bardzo uczciwych, porządnych i czujących się Polakami i chcących wydawać uczciwe wyroki dla naszych Polaków. Dla Polaków, dla obywateli polskich. No właśnie, ale co zrobić z tymi sędziami, którzy ostatnio wydali tę uchwałę w Sądzie Najwyższym? Bo prawdę powiedziawszy, w moim przynajmniej zdaniem, to tam jest kilkanaście artykułów Konstytucji złamanych, o ustawach zwykłych nie wspomnę. Kto osądzi tych sędziów? Bo to jest jakiś potworny dylemat. Jak to zrobić? No, ja się nie lubię dylematów, gdzie ich nie ma, prawda? Jest ustawodawstwo polskie, jest. Jak powiedziałem, są sędziowie, którzy po prostu będą uczciwe wyroki wydawać i ta kasta, która złamała Sądu Najwyższego, złamała prawo polskie, ustawę Parlamentu Polskiego, powinna podlegać karze. I nie to, że mówimy, że wszyscy sędziowie, jak damy do sądu, przeciwko nim i rząd powinien wystąpić, minister sprawiedliwości powinien wystąpić i tych sędziów żądać, tych sędziów usunięcia, wręcz pozbawić ich tok sędziowskich. Takie powinno być postępowanie. Powinno być postępowanie i stosowanie polskiego prawa, które żeśmy zatwierdzili, które uchwalił Sejm. Jeżeli nie będziemy tego robić, to niestety ta kasta będzie sobie pozwalała, będzie robiła co chciała. To wróćmy do tego, co się będzie działo w sobotę. Manifestacja o godzinie 12 pod Trybunałem Konstytucyjnym. Jaki jest program i dlaczego akurat pod Trybunałem Konstytucyjnym ta manifestacja została zwołana? No przecież to jest dlatego, że na razie zawiesił Trybunał Konstytucyjny, prawda, te uchwały Sądu Najwyższego i tak samo to jest wsparcie Trybunału Konstytucyjnego w tym, żeby faktycznie nie bał się, ogłosił to, że oni złamali, Sąd Najwyższy złamał prawo polskie, złamał ustawodawstwo polskie. Chcemy wesprzeć, jak powiedziałem, rząd dobrej zmiany, chcemy wesprzeć Trybunał Konstytucyjny i chcemy pokazać, że Polska jest suwerenem, że polski naród jest suwerenny i nie godzi się już na to, żeby ostatni bastion komunizmu, jaki jest w kaście sędziowskiej, żeby już ten bastion wreszcie skończyć. To już jest naprawdę 2020 rok. Za długo to już trwa ta tolerancja właśnie tych, którzy tej kasty sędziowskiej, która łamie prawo i łamała prawo. Koniec tej zabawy. I chcemy dać ten wyraz, prawda, że popieramy Trybunał Konstytucyjny, aby wydał sprawiedliwy wyrok. Jeszcze jedna kwestia, o którą chciałem zapomnieć, bo ta ustawa nazywana przez opozycję kagańcową, przez koalicję porządkującą, no, czeka na podpis pana prezydenta. Jak pan sądzi, pan prezydent, jaką decyzję podejmie? No jest to mój prezydent, na niego głosowałem. I myślę, że nie ma innej opcji, innej decyzji, jak podpisanie tej ustawy, prawda? Bo ona jest naprawdę bardzo dobra ustawa i myślę, że to ta ustawa, przecież my, jeżeli dajemy ustawodawstwo, przecież to jest wzorowane na ustawie niemieckiej, holenderskiej, prawda? Czyli w tamtych państwach można
prawda, ta ustawa może funkcjonować, tylko w Polsce nie. To jest ta gra właśnie międzynarodowa, bo to nie tylko jest gra przeciwko sądowi polskiemu. Przecież patrzmy, myśmy jako Polacy wnieśli odszkodowanie od Niemiec, odszkodowanie za i reparacje wojenne. Za straty wojenne, prawda? Przecież oni napadli na Polskę, ale jeszcze nam nigdy nie zapłacili za to, prawda? I teraz co? Jeżeli utrzymają tą kastę, która nigdy, ta kasta nie orzekała w sprawach odszkodowań od Niemców za straty, straty wojenne, nie za reparacji wojennych, to więc ta kasta gwarantuje Niemcom, a później Putinowi gwarantuje to, że nigdy nie podejmą ci sędziowie i ta kasta nigdy nie podejmie stosownych praw przeciwko tym, którzy zaatakowali Polskę, a powinni nam wrócić za te straty odszkodowania. Kradli nas majątek narodowy, zniszczyli nam Warszawę, nie tylko całe miasta, prawda? Nigdy my się sami odbudowali za tą, a taka stanie to gwarantuje, że nigdy o to nie wystąpią i nie wygramy. Jeżeli Ryszard Majdzik był moim Państwa gościem w programie Dziennikarski Poker. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Kraków. Panie redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc Państwu.